Cała rozrywka śmiga dzięki TV Smart. Teraz telewizję, serwisy VOD, sport, gry i aplikacje masz w jednym miejscu. W pakiecie z internetem za jedyne 69,99. Zadzwoń lub wejdź na vectra.pl. Internet światłowodowy z inteligentnym Wi-Fi 6, który śmiga w całym domu. Korzystaj z sieci bez zakłóceń na wielu urządzeniach. Teraz za jedyne 49,99. Zadzwoń 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Dzień dobry, witam Państwa w poniedziałek, 4 kwietnia. Zapraszam na aktualności. Coraz więcej ukraińskich dzieci trafia do polskich szkół. Dla niektórych jest to ogromne wyzwanie, gdyż bariera językowa jest poważnym problemem. Nieznajomość języka stanowi też przeszkodę w kontaktach między uczniami ukraińskimi i polskimi. Kłopot sprawiają też różnice programowe. W związku z tym w szkołach tworzy się oddziały przygotowawcze. Dziś w Szkole Podstawowej nr 7 rozpoczął działalność oddział przygotowawczy dla dzieci uchodźców, które chodzą do klas 1-3. Obecnie uczęszcza do niego 12 dzieci, a opiekę sprawuje nauczyciel nauczania zintegrowanego wspomagany przez nauczyciela z Ukrainy. Największy nacisk kładziony jest obecnie na naukę podstaw języka polskiego, co ma ułatwić komunikację. Jak się dowiedzieliśmy, dzieci bardzo dobrze sobie radzą i szybko przyswajają podstawy naszego języka. Drożeje paliwo, drożeje energia, komunikacja miejska ogranicza liczbę kursów autobusów. Zmiany dotykają praktycznie wszystkie linie. Najczęściej wydłuża się czas pomiędzy poszczególnymi kursami. Niektóre ulegają zawieszeniu bądź skróceniu. Warto sprawdzić aktualny rozkład jazdy. Mimo nie najlepszej pogody już rozpoczął się sezon rowerowy. Szczeciński rower miejski wzbogacił się o 3 nowe stacje. Rower miejski można wypożyczać na dotychczasowych zasadach. Do dyspozycji mieszkańców i przyjezdnych jest około 200 jednośladów. Po raz kolejny w pierwszą sobotę miesiąca ulicami Szczecinka przeszedł męski różaniec. Jest to nowa forma męskiej modlitwy i publicznego demonstrowania swojej wiary. Mężczyźni spotkali się przy kościele mariackim i wyruszyli do kościoła świętej Rozalii. Uczestnicy modlitwy wyruszyli na trasę kierowani przez redemptorystę ojca Łukasza Kalisza. Na czele pochodu niesiono figurkę Matki Boskiej Fatimskiej. Spod kościoła niewielka procesja udała się na ulicę Zamkową, następnie przez Plac Wolności i ulicę Bohaterów Warszawy i Kościuszki do kościoła świętej Rozalii. Tam spotkanie różańcowe zakończyła uroczysta msza celebrowana przez ojca Łukasza Kalisza. Jezus, dziękuję Ci, pragnieniem całkowitego oddania, dolecam Ci je.
W sobotę na cmentarzu komunalnym w Szczecinku odbył się kolejny pogrzeb dzieci utraconych. To już 14. taka smutna uroczystość. Przed pogrzebem w kościele mariackim odprawiono mszę w intencji rodziców, a na cmentarzu odbyły się ekumeniczne uroczystości pogrzebowe. Niewielką urnę kryjącą prochy 12 dzieci złożono w grobowcu dzieci utraconych, w którym złożono już prochy 266 dzieci. W szczecineckim szpitalu dochodzi rocznie do około 150 poronień. Nie wszyscy rodzice zabierają szczątki swoich nienarodzonych dzieci, by im urządzić pochówek. Stąd organizowanie zbiorowego pochówku. Book Nation to projekt realizowany przez młodzież z pierwszego liceum ogólnokształcącego. Projekt zakłada wymianę książek, które zalegają w domach, na książki, których aktualnie poszukujemy. W sobotę w holu kina Wolność można było dokonać takiej wymiany. Charytatywnym elementem projektu Book Nation było wspieranie zbiórki środków na rzecz Filipa Pawełka, który zmaga się z ciężką chorobą wzroku. Dzisiaj organizujemy kielmasz, a właściwie wymianę książek w ramach naszego projektu Book Nation w ramach Olimpiady Zwolnieni z Teorii. I cała akcja polega na tym, że można przynieść swoje książki, które na przykład leżały na półce, albo po prostu chce się je wymienić. Przynosimy, dzięki temu można wziąć też inne książki, które tu leżą, bo naprawdę dużo osób przyniosło różne książki. Można się powymieniać i tak dalej. Jeśli nie ma się książki na wymianę, można wrzucić powyżej 5 zł, trochę pieniędzy na puszkę, tutaj zbijam po prostu na Filipa Pawełka, który potrzebuje operacji oczu i dzięki temu można też wziąć kolejne książki, które się po prostu chce. Pomysł bardzo fajny, jak się zrodził? Zauważyłyśmy po prostu, że jest duży problem z czytelnictwem i też wiele osób nie ma co zrobić z książkami, których już nie czyta, więc stwierdziłyśmy, że zorganizowanie takiego przedsięwzięcia byłoby bardzo dobrym pomysłem i też bardzo dużo osób pytało nas o jakby kolejne takie pomysły, jakby takie przedsięwzięcia, więc właśnie to z tego się tak wzięło. Istnieje podobna akcja Book Crossing.
Tak, wiemy o tym, bo się z tego już cieszymy, że jest taka akcja jak Book Crossy i widziałyśmy też te skrzynki w mieście i tak dalej, ale zdecydowaliśmy, że spróbujemy to zrobić w jednym miejscu właśnie, też pod dachem, bo jest jeszcze trochę zimno na dworze i mieliśmy nadzieję, że to wypali, że to wyreklamujemy, trochę ludzi przyjdzie, też ludzie przychodzą tak po prostu, bo widzą, że coś się dzieje w kinie i też ich to interesuje i właśnie mamy też nadzieję, że to dodatkowo jeszcze podniesie poziom czytelnictwa w mieście. Coś podobnego próbowałyście robić w szkole? W szkole jeszcze nie, natomiast zostawiłyśmy w bibliotece tak jakby karton też na książki, żeby uczniowie też mogli przynieść, jeżeli by byli na przykład zainteresowani. Ale takiej akcji nie było i to jest nasza pierwsza taka największa i najlepiej jakby prosperująca akcja. Czyli co? Pierwsze koty za płoty, tak? Dokładnie. Ale to powinno być chyba trochę lepiej rozpropagowane, nie uważacie? Może tak, ale to jest, biorąc pod uwagę, że to jest nasza pierwsza akcja, to naprawdę pierwsze koty za płoty właśnie, rozeznajemy się w tym wszystkim i tak jak mówimy, myślimy naprawdę o powtórzeniu tej akcji w wakacji, kiedy będzie cieplej, może gdzieś na dworze, w centrum miasta, bo też ludzie właśnie o to pytali. Zbieramy Filipa, włączyłyśmy się w tą akcję, to zresztą już po raz drugi dla Filipa zbieramy. Także myślę, że po prostu warto pomagać i dlatego też jesteśmy dzisiaj, a że zbliżają się święta wielkanocne, myślę już czas tak na zakup rękodzieła, palm na wielkanocną, na palmową niedzielę. Także stwierdziłyśmy, że po prostu warto już zacząć od dzisiaj. Czy te wszystkie zgromadzone rzeczy są jakoś wycenione, czy to jest tylko dobrowolny datek? To znaczy z reguły nie są to wycenione rzeczy, ale na przykład ludzie nawet wrzucają więcej, tak, niż na przykład jedna rzecz kosztuje, wrzucają więcej chętnie. Tu są ozdoby wielkanocne, widzę tutaj jakieś... Tak, ja powiem tak, że my mamy ozdoby wielkanocne, ale na przykład mieszkańcy Szczecinka też dzisiaj bardzo chcieli wesprzeć Filipa i mamy przyniosły na przykład właśnie tutaj też swoje rzeczy, które ręcznie wykonały, czy kartki świąteczne, czy widzimy tu czapeczki, także też fajnie, tak, bo inni mieszkańcy też po prostu włączyli się oprócz nas dzisiaj. No nie jest to koniec waszej działalności przed świętami, bo jeszcze będzie kolejna akcja, kolejna odsłona. Tak, we wtorek zapraszamy mieszkańców Szczecinka już tradycyjnie na nasz kiermasz Wielkanocny Zajączek i będzie to kiermasz już w ramach akcji Pola Nadziei na rzecz naszego hospicjum w Szczecinku, które wspieramy całym sercem od pierwszej cegiełki, także zapraszamy mieszkańców. We wtorek jesteśmy od godziny 10 do godziny 15 przy Hosso na Deptaku Bohaterów Warszawy przy Centrum Informacji Turystycznej. Obserwując waszą działalność, ja się cały czas zastanawiam, kiedy wam zabraknie energii. Nam chyba nie zabraknie energii, a po drugie my po prostu, to jest sama radość dla nas, kiedy możemy komuś pomóc, wesprzeć, a po drugie też to robimy też dla siebie, przez to czujemy się lepiej, nasze samopoczucie jest lepsze, a wiemy jak to ostatnio przez te 2 lata, więc my też dlatego się spotykamy, po prostu jest taka potrzeba spotykania się razem, żeby się integrować i żeby być ze sobą. To czyli poluźnienie tych obostrzeń spowodowało wybuch energii. Tak, powiem koleżanki, one taką mają potrzebę, zresztą przyzwyczajone są do tego i to zamknięcie w domach bardzo źle na nie działały, a w tej chwili to one po prostu tryskają energią i się cieszą, że mogą już wreszcie wrócić do normalności pomału.
Jak idzie zbiórka? Mogłoby lepiej. Zimno? Zimno, jest naprawdę zimno. Ale ludzie przychodzą. Przychodzą ludzie, ale moim zdaniem to powinno być zrobione na takim placu, gdzie jest więcej ludzi. Ale to jest razem połączone, jak gdyby z tą... To jest połączone z wymianą książek, z przenazą książek. Wspierają nas tutaj aktywne kobiety, tak? Tak, jest. Jak ta współpraca się układa? No, ciasta robimy razem z koleżankami. Dużo pierogu żeśmy narobili. No, każdy może i pomoże z dobrym sercem. Czy to jest jakoś wycenione, czy po prostu jest to tylko datek do puszki? Nie, żeśmy wycenili, bo jednak mówimy, że lepiej wycenić niż do puszki, nie? Wyceniamy. Po 3 złote. I jakoś to się kręci? Jakoś się kręci. Jak długo tu będziecie stały i marzły? Mamy do 13. Może postoimy więcej. Muzeum Wału Pomorskiego i II wojny światowej istnieje już 10 lat. Zrujnowany bunkier przy ulicy Kościuszki przez lata był odbudowywany, by obecnie służyć mieszkańcom i turystom. Oczywiście jest to służba zdecydowanie różna od tej, do jakiej był pierwotnie przeznaczony. Z okazji jubileuszu w Centrum Edukacji Ekologicznej zorganizowano konferencję, podczas której prelegenci dzielili się wiedzą na temat umocnień bojowych w Szczecinku i okolicach. 10 lat temu się zarejestrowaliśmy. Co prawda dzierżawę rozpoczęliśmy 3 lata wcześniej, ale trzeba było to posprzątać, bo tam zalegało 40 ton gruzu. I od tego się zaczęło. Jak zabezpieczyliśmy, oczyściliśmy, zabezpieczyliśmy schron, no, zaczęła się procedura rejestrowania muzeum, która w lipcu 2012 roku została sfinalizowana. Od tego momentu zaczęliśmy rewitalizować sam obiekt wewnątrz i na zewnątrz i gromadzić wyposażenie i uzbrojenie, wyposażenie samego schronu, jak i oporządzenie żołnierzy. Warto przypomnieć, co było w momencie, gdy obejmowaliście ten obiekt w posiadanie. No, po wojnie został wysadzony i wnętrze zostało zagruzowane, żeby tam nie wchodzić. Ale Polak potrafi. Polak potrafi, dokładnie. Także były palone opony, jakieś tam menelnie. Wszystko, co można sobie wyobrazić, to tam było. Natomiast no, my zaczęliśmy od tego, że należało oczyścić, wrócić do takiego surowego stanu, na podstawie którego moglibyśmy dalej funkcjonować. No i odrestaurowaliście całe wnętrze, czyli to, co było zniszczone, wysadzone, no to dzisiaj już tego, no właściwie tak nie jest. No, prace cały czas trwają, bo to my jesteśmy z za małą grupą, żeby to... Dodajmy grupą pasjonatów. Tak, no poświęcamy swój wolny czas. Każdy z nas gdzie indziej pracuje, także poświęcamy czas sobota, niedziela, ewentualnie urlopy czy wakacje. No i cały czas krok po kroku, pomieszczeniu po pomieszczeniu staramy się rewitalizować z wykorzystaniem oryginalnych elementów, tak żeby to jak najbardziej było zbliżone do stanu pierwotnego. Zgromadziliście tam wewnątrz mnóstwo różnego rodzaju artefaktów. Tak, w różny sposób pozyskujemy, bo to jest i eksploracja w terenie, i zakup na przykład na złomie, bo to też bardzo często trafia, co nas smuci, bo my jesteśmy też w stanie odkupić, a po cenie złomu to na jakąś flachę idzie. Natomiast no, nie ukrywamy, że coraz więcej takich wartościowych przedmiotów mamy, bo jak zaczynaliśmy, to te artefakty były takie w dużej mierze no, pochodzące ze złomu i albo z wykopków, także to destrukty. Teraz już coraz bardziej przechodzimy w jakość. Obok powstaje ekspozycja plenerowa. Tak, mamy 6 dział plus czołg. Staramy się ten teren jak najbardziej zagospodarować, tak żeby był przyjazny turystom i, no i spacerowiczom też, bo spacery czy z psami, czy osoby, które tam przebywają, mogą sobie usiąść na ławeczce, popatrzeć, porozmawiać. Dzięki wam te rozbite schrony na Wale Pomorskim, tu w naszej Mejonie przynajmniej, doczekały się raz oczyszczenia, dwa opisu. Przy okazji inwentaryzujemy oczywiście, bo podobne działanie prowadzimy w Śmiadowie, gdzie
Obiekty zostały po wojnie wysadzone i one były zagruzowane. Teraz 3 z nich już są oczyszczone i zabezpieczone, także zupełnie spokojnie, nawet z dziećmi można się tam udać i pooglądać to, co zostało z tych schronów. Niezależnie od tego, system komunikacji podziemnej jest w dobrym stanie, także jest co oglądać, a nadmienię, że jest to jedyna tego typu zespół fortyfikacyjny na Wale Pomorskim z komunikacją, który jest udostępniony do zwiedzania. To w Wałczu to się nie liczy? To są innego typu. Ja mówię o takich rozproszonych grupach, bo była druga taka jeszcze większa na Górze Wisielczej, ale ona została zamknięta, czyli już nie ma opcji, żeby tam wejść do środka. Powiedzmy jeszcze tak, jeżeli to jest muzeum, to jest udostępnione do zwiedzania. Kiedy? W jakich godzinach? Tak, no, tak jak powiedziałem, pracujemy w tygodniu, także sobota, niedziela od 12 do 16 zawsze jesteśmy. Wstęp? Wstęp na razie 10 zł, ale poczekamy na rachunki za energię i wtedy zdecydujemy, co dalej, bo no, spodziewamy się znaczącej podwyżki. Tenże bunkier, to muzeum może być ogromną atrakcją tutaj. No, od kilku lat już zauważamy, że coraz więcej ludzi przyjeżdża i to nie tylko z Polski, co ciekawe, ale z Polski ludzie potrafią nadłożyć drogi wracając z nadmorza, bo był taki przypadek, że jak rozmawialiśmy z turystą, to się okazało, że miał jechać S3, bo do Warszawy jechał z Międzyzdrojów, miał jechać S3, a później autostradą do Warszawy, nadłożył drogi po to, żeby specjalnie odwiedzić nasze muzeum i wyszedł zadowolony, powiedział, że na pewno wróci ze znajomymi. Warto tutaj wspomnieć, że na przykład taki skansen w Zbicach, Izba Pamięci w Zbicach zostały zlikwidowane, a tu u nas to się rozwija. Tak, no szkoda, że w Zdbicach ten skansen przestał istnieć, bo był fajny i z niezłym pomysłem zorganizowany, no ale coś, co nie jest oglądane, nie jest pilnowane, po prostu niszczeje, czy wręcz znika. A tutaj w mieście ta ekspozycja cały czas funkcjonuje. I to była już ostatnia informacja w dzisiejszych aktualnościach. Po reklamach cofniemy się w czasie w archiwizjach. Ostatnią pozycją programu będzie magazyn telewizji lokalnych i regionalnych. Do zobaczenia.